Cześć koledzy, hodowcy. Chciałem wam pokazać, że u mnie wszystko w porządku. Aktualnie ptaszki bardzo mocno się pierzą, ponieważ długo trzymałem je na świetlówce. Jak wyjechałem do Niemiec, byłem 3 tygodnie tam dodatkowej pracy. No i teraz powiem szczerze, że zmieniłem świetlówkę do godziny 19:30. I taki zaczynają się mocno sypać. Niedługo, myślę, jeszcze 2 tygodnie fajnie się wypierzą. Powiem wam tak, zostało mi sporo gołąbków. Będę schodził z nich. Muszę zejść do 24 sztuk maksymalnie. To jest około 48 gołębi, więc połowa gołąbków będzie do odsprzedania. I połowa tych gołąbków po prostu, no, z nimi się pożegnamy. Znajdą nowych właścicieli. Tu są praktycznie same rodziny gołębi. Tu myślę, że nie pierwszeństwo po prostu mają te, które są z pierwszego lęgu. Ponieważ są starsze, a już później w lutym będę chciał je parować. Więc po prostu starsze będę zostawiał z trzeciego lęgu. Na przykład będą szły na odsprzedanie za grosze, bo tam średnio od 50 do 100 zł za gołąbka. Jeżeli ktoś będzie z was chętny, tam już jeden kolega mówił, że w listopadzie będzie dzwonił. Ale mówię, jak ktoś będzie chętny, to mogę nawet poskładać pary z tych młodziaków i wysłać do was, nie? Jeżeli chodzi o sam sezon, no to sezon, no w tym roku sobie sam zrobiłem podgórkę, bo chciałem polepszyć to co praktycznie do roku fajnie wychodziło. No i zamiast polepszyć, to się pogorszyło. Ale co, trzeba wyciągnąć wnioski, następny rok sobie odbić, nie? Także tutaj to jest tylko część gołąbków. Jak tu zobaczycie, jak wyglądają. No one, wiadomo, no pierzą się teraz. Część z nich jest późnych bardzo, część jest wcześniejszych. Także, no, będą gołąbki do nabycia. Mówię, za nieduże pieniążki, to głównie, żeby się na karmę zwróciło. Jeżeli będziecie chcieli, mój numer macie w wielu wideach, także jak coś, to tylko zadzwonić, dajcie znać. Tu zostawiłem jeszcze sobie takie naprawdę późniaczki, gdzie samiczka moja, 18 z 377, je, jak powiedzieć, dokarmia. One już same wsuwają. Te gołąbki są praktycznie bez obrączki. Ktoś, no, fajne gołąbki, z dobrej rodziny, ale jak ktoś po prostu będzie u mnie brał, no to ja dołożę takie dwa łódeczki, żebyście mieli, rozpiszę po czym jest i do czego to można dołożyć, nie? Także jak coś dacie znać. Jeszcze chciałem podziękować bardzo kolegom tutaj. Praktycznie z drugiego końca Polski dzwonili, powiedzieli: Stanisław, co się stało, tak długo nie nagrywałeś wideo. No to też i czas, bo wyremontowałem sobie pokój, nowe auto kupiłem, zrobiłem. Oprócz tego, no, nie było tyle czasu. Poza tym, no, w tym roku ja trochę eksperymentowałem, jeżeli chodzi o prowadzenie gołębi i tego po prostu wam nie pokazywałem, bo jeżeli coś jest niesprawdzone, to ja tego nie pokazuję. Wolę pokazać to, co jest sprawdzone. Także tutaj, mówię, część gołąbków będzie. Mam jeszcze w drugim boksie. Mówię, połowę redukuję, połowa zostaje. No i ja po prostu, no, nie mogę mieć dużo gołębi. Ja lubię się zajmować małą ilością gołąbków. Także jak coś, to dzwońcie. Dzisiaj akurat był u mnie Krzysiu z kolegą Staszkiem. Jedną parę rozpłodową, a tutaj koledze, który po latach też wraca do tego sportu, podarowałem. Mam nadzieję, że będzie z niej zadowolony, także pozdrawiam serdecznie.